Moim przyjacielem jest były przyjaciel byłego premiera Tuska. Przestali być przyjaciółmi. Zadeklarowany palacz marihuany i mówi, że Tusk to też palacz marihuany. Mało tego, będąc premierem palił tą marihuanę, święcie może mnie pan Donald pozywać do sądu, właściwie facet powie, że on będzie świadkiem na tej sprawie, więc tutaj odpowiedzialności się nie boję. You'll find the truth. Cześć, witajcie serdecznie. W kolejnym odcinku jesteśmy na konferencji Central European Cannabis Forum. Ze mną jest Andrzej Dołecki, prezes Wolnych Konopi. Cześć Andrzej. Cześć, witam serdecznie. No Andrzej, w końcu nareszcie mamy wywiad. No ile można było czekać, ile się umawiać i tak dalej. Przy tej okazji nam się udało. I Andrzej, chciałem Ciebie na sam początek zapytać, może zacznijmy od tego. Jak oceniasz to, że siedzimy na takiej konferencji? To jest dobra sprawa? Dla mnie jest to ciekawe. Powiedziałbym, że 17 czy tam 18 lat temu, jak zaczynaliśmy taką przygodę, to nie spodziewałbym się, że będę zasiadał w takim gremium. I tak, z jednej strony się cieszę, bo, że tak powiem, branża się rozwija, profesjonalizuje i tak dalej. Z drugiej strony widzę zagrożenia, że pojawiają się tutaj rekiny kapitalizmu, które boję się, że zawłaszczą tą scenę i z naszej dobrej, rastamańskiej, hipisiarskiej gandzi zrobią medyczną marihuanę, produkt zapakowany, obanderolowany, obłożony restrykcjami, klauzulami, procedurami, wiesz, czyli wszystko to, z czym ciężko powiedzieć, czy to dobrze, czy niedobrze. Ja jednak uważam, że to, że rynek się profesjonalizuje, to dla niego lepiej. Znaczy wiesz, prawdą jest to, bo ja dzisiaj założyłem t-shirt, bo wiedziałem, że będę nagrywał i tak dalej, mało uczestniczył w konferencji. Wczoraj przyszedłem w koszuli, bo tak zakładałem, ale zaskoczyło mnie, że koszula to było mało. Większość osób było w garniturach, takich pełnych, wiesz. No właśnie, to się śmiejemy z Maćkiem Kowalskim. Ja wczoraj też w t-shircie byłem, Maciek w swetrze, dzisiaj tym samym, że kurde, krawaciarska impreza, nie? No, ale no cóż, wiesz, jeżeli są tutaj dyrektorzy firm farmaceutycznych, czy tam poruszających się w tej branży, czy ludzie, którzy reprezentują biznesy, też mające nad sobą rady nadzorcze, inwestorów, akcjonariuszy i tak dalej, no to pewien ten dress code jest wymagany. To, że na przykład, wiesz, ja wyglądam, wczoraj to wyglądam jak monter, się śmiałem, że powinienem mieć monter, ale przepraszam, ja to przy okazji montuję ścianę, ale to jeszcze coś powiem, jak już jestem, no, więc, ale no cóż, czy ja się z tym dobrze czuję? No ja się czuję dobrze tak, jak się czuję. Jak ktoś się czuje lepiej w garniturze, czy uważa, że powinno... Co to świadczy, że wychodzimy już z konferencji hipisiarskich i, że tak powiem, narkomańskich, a wchodzimy w coś, można powiedzieć, czy poważniejszego. Ja bym nie powiedział, że poważniejszego, ale takiego, co pasuje pewnej określonej grupie ludzi, którzy nazywają to poważnie. Ale to prawda, bo rzeczywiście zdjęcia z takiej konferencji na przykład mogłyby zrobić dobre wrażenie na osobach z ministerstwa, z innych rzeczy. Inna sprawa, że byli pozapraszani przecież, a nie przyszli, więc... Co mnie ciekawi, właśnie tutaj rozmawiałem z kimś, że to jest fenomen, że nie przyszło tak dużo przedstawicieli instytucji, które zaprosiliśmy. Myśmy tam zaprosili paręnaście, czy nawet chyba więcej instytucji i co mnie dziwi, że to nie jest przypadek, że nie przyszli. Dlaczego? Ja trochę pracując z urzędnikami wiem, że oni chodzą na tego typu imprezy, nawet jak się zupełnie nie interesują, bo mają wolne. Bo jest obiadek, prawda? Bo nie siedzisz za biurkiem, tylko sobie, wiesz, pograsz na telefonie. Więc co to znaczy, że jeżeli nie przyszedł nikt, to znaczy, że nie, że tak powiem, to nie jest przypadkowe. Nie ma przypadku. Tak. Więc to jest ciekawe. To też jest znamienne, coś mówi. Ja uważam, że na razie rząd i jego instytucje trochę jak pies do jeża podchodzą. Jeszcze nie wiedzą, jak ten temat ugryźć. Oni wiedzą, że na przykład ostatnio zostaliśmy zaproszeni z Jędrzejem jako eksperci przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, który robi na zlecenie Ministerstwa Zdrowia ewaluację zmian, jeżeli chodzi o medyczną marihuanę, czyli tej ustawy. Patrzą na to, jak ona funkcjonuje w jakimś czasie, czyli urzędnicy dostrzegają po pierwsze potrzebę zmian. Po drugie, co dla mnie jest też nobilitacją i bardzo mnie cieszy, że uważają Wolne Konopie jako partnera w takiej dyskusji. To jest bardzo istotne dla mnie.
I to mnie cieszy, że coś się dzieje w tym temacie, aczkolwiek się dziwi mnie z drugiej strony, że mając możliwość podpytania się o gotowe rozwiązanie, czy ludzi z Izraela, czy ludzi z Kanady, tam gdzie to z Niemiec, gdzieś tam gdzie to funkcjonuje, chociażby wyrobienia sobie jakichś kontaktów czy czegokolwiek i nie ma tutaj żadnego urzędnika. To jest symptomatyczne. Akurat to prawda, bo rzeczywiście sam miałem okazję porozmawiać z kilkoma osobami z zagranicy. Olbrzymie pole do zdobywania doświadczeń i wiedzy, gdyby jakiś urzędnik chciał. Chociaż nie, przepraszam. Tam przed chwilą miałem ciekawą rozmowę z przedstawicielem Instytutu Włókien Naturalnych. Był przedstawiciel KOWR-u, czyli Krajowej Organizacji Wspierania Rolnictwa, wicedyrektor bodajże, więc powiedziałbym, że nie ma także całkowita absencja. O, tutaj się troszeczkę pomyliłem, ale co też właśnie, za mnie też przychodzą ludzie, to jest, ten event jest dedykowany troszeczkę biznesowi, no, ludziom powiązanym z branżą okołomedyczną, czyli tym zastosowaniem głównie w medycynie, a jedyne resorty, jakie przyszły, czy tam w ogóle instytucje, powiązane są z tym konopią przemysłową typową na sznurek, że tak powiem przysłowiowo. Widzisz, bo ona też jest najmniejszym stygmem obciążona. Dokładnie, to nie jest aż taki temat tabu, prawda? Myśmy kiedyś tak pytali przewrotnie, czy jest pan, pani za legalizacją marihuany, czy tam poszerzaniu wykorzystania marihuany? Nie, jak, skądże? A czy jest pani za ograniczaniem możliwości wykorzystania konopi? Nie, no jak, no konopi? Czyli jakby, wiesz, ten dysonans, że marihuana fe, a konopia cacy, wiesz. No ale to już się też zmienia, na szczęście. Oczywiście, a tu właśnie jeżeli chodzi o zmianę, bo rzeczywiście tutaj było głównie o kwestiach medycznych. Minęły już 2 lata od legalizacji medycznej marihuany. Jak oceniasz w ogóle ten rynek i czy są jakieś nowości, które się pojawią na rynku? Nowości się pojawią. Bodajże w styczniu chyba Aurora, znaczy nie tylko, chyba Aurora otrzyma, już wprowadzi na rynek produkt. Jak ktoś sobie obejrzy sprawozdania z Komisji Zdrowia poświęcone właśnie tematowi medycznej marihuany, to spełniły się w zasadzie wszystkie nasze przepowiednie. Nie trzeba by było zresztą być prorokiem, żeby przewidzieć pewną tendencję. Czyli jesteśmy znowu krajem absurdów, tak jak mamy jedyną na świecie swoją definicję marihuany. Wiesz, wszędzie na świecie jest jedna definicja, a Polska się wyłamała i stworzyła sobie swoją. Czemu nie? I tak samo jesteśmy chyba, ja nie wiem, czy jest jakiś gdzie indziej jeszcze, myśmy próbowali znaleźć przykład takiego kraju, gdzie tylko w Polsce marihuana legalna z apteki, że od dealera kupisz często taniej i lepiej. To jest absurd, wiesz, że do czego to doszło. Znaczy dealera, mówię o hodowcy, no ale jakby w myśl ustawy traktowany jako dealer, nie? Czyli że ten czarny rynek czasami często bywa lepszy od rynku oficjalnego. Mamy do czynienia teraz z monopolem, a jakby to, co monopol powoduje, no to wszyscy wiedzą. Jego zagrożenia są jasne, czyli właśnie to, że nie mając konkurencji, producent może dyktować ceny i może sobie pozwalać na przykład na wprowadzenie takiej jakości, jaka mu się podoba, bo zarówno nie konkuruje na rynku cenowym, jak i jakościowym, bo nie ma konkurencji po prostu. Więc mamy, znowu powtarzamy jak mantrę, krajowe uprawy. Oczywiście naszym marzeniem byłoby w ogóle uprawy na własny użytek i żeby państwo w ogóle się odczepiło od użytkowników konopi, czy medycznej, czy rekreacyjnej, no ale jakby gramy na tym boisku, jakie mamy i tą piłką, którą nam dają, więc no tak jak mówię, no próbujemy wymęczyć, chociaż w tym nowym rządzie, który teraz będzie krzepnie, będziemy próbowali znowu wrócić do tematu krajowych upraw, po prostu, zwyczajnie. Żeby to robiła Polpharma, czy właśnie Instytut Włókien Naturalnych, z którego przedstawicielem rozmawiałem przed chwilą. Zdecydowanie, Instytut Włókien Naturalnych z Poznania i roślin leczniczych, to by było idealne miejsce pod takie rzeczy. Ja też w ogóle jestem gotów, nie wiem, w tej ustawie zapisać jakieś, wiesz, zapisać też jakieś duże, nie wiem, obostrzenia prawne, policyjne. Niech oni mają kontrolę, niech wchodzą sobie na to, ale niech pozwolą po prostu tą uprawę. Dokładnie, dokładnie, o tym samym mówiliśmy, że my się kontroli nie boimy. Niech to wreszcie będzie, oczywiście niech to będzie normalne, ale niech to będzie nasze też z tych krajowych upraw. Nie ma potrzeby żadnej, czy tak jak mówiliśmy o Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Leczniczych, bo on teraz po jakiś, teraz, no dla mnie to teraz, czyli z 10 lat temu, to trochę ta konopia rozciąga czas, no ale w każdym razie, no dla mnie to jakby przed chwilą, w każdym razie oni są predestynowani do tego, idealnie pasują do tego, mają swoją kadrę, mają swoje pola,
mają technologię, mają sprzęt, tylko jedyne czego nie mają ustawy, która im na to pozwala. I też są naszym sojusznikiem. Dyrektor Iwniżu wielokrotnie podkreślał, że no tak, potrzebujemy krajowych upraw. To, że tego nie robimy, jest absurdem. Myśmy przecież myśleli, jak to było wprowadzane, że to jest ustawa pod dyktando korporacji, jakich na przykład Teva z Izraela i czekaliśmy. No dobra, weszła ta ustawa, no ewidentnie pisana pod firmę, pod zleceniodawcę, a tu nic, nie ma. Myśleliśmy, że na drugi dzień się pojawi, wiesz, firma, a tu cisza. Czyli po prostu było to trochę jednak dyletanctwo, chcieństwo. Zróbmy i się zrobiło, a jak, no to niech sobie będzie. No dobrze, ale czy myślisz, że nie wiem, to były jakieś obawy polityków, czy po prostu nie chcieli tego? Ja dzisiaj to mówiłem trochę na panelu, że dlaczego takie rzeczy się robi ciężko. Jak rozmawiałem z czeskim parlamentarzystą, będąc sam parlamentarzystą, żeśmy się spotkali na obserwacji wyborów w Donbasie, no i Czech mi mówi, kurczę Andrzej, ja nie wiem, jak tak opowiadałem mu o tym, jak to te dzieje, dlaczego ja zostałem posłem, że to w ogóle wszystko i ta nasza batalia. I on tak słuchał, jakby trochę jakiś film science fiction, wiesz, słucha jakąś fabułę, bo mówi, wiesz co, bo u nas to było tak, że jak parlament zaczął dyskutować o potrzebie nowelizacji ustawy na fali jakby międzynarodowej, to myśmy wzięli specjalistów, toksykologów, terapeutów, jakichś tam innych od tego, od tamtego, wysłuchaliśmy ich opinii, na tej podstawie zmieniliśmy prawo. No świetnie, no proste, nie? Wiesz, tak słuchasz i co mu powiedzieć, kurczę, dlaczego u nas tak nie było? No bo u nas jest to temat polityczny, jest to temat tabu, jest to też taki konik, na którym jedzie sporo różnych indywiduów na naszej scenie politycznej. Jest to wilk, którym się straszy, więc niestety dla naszej sceny politycznej może nie tyle powiedziałbym, że prohibicja się opłaca, chociaż czasami dla niektórym się opłaca, ale też każdy się trochę boi ruszyć tego tematu. To jest tak jak takie wiadro ze zgniłą wodą. Póki nie ruszysz, to nie śmierdzi jeszcze, wiesz, a tak jak ruszysz, no to już, no już niesmak pozostaje, wiesz. To jesteśmy teraz przy sytuacji kwestii medycznej marihuany mamy dość jasną. Bardzo ciekawa postać, Gabriel Janowski nawet odwiedził konferencję, tak, tak. Na pewno widać w tle, mam nadzieję. Ale rzeczywiście, zobacz, jesteśmy w kwestii medycznej marihuany, mamy sprawę dość jasną, jak to wygląda, ale patrz, jesteśmy świeżo po wyborach, trochę się zmienił Sejm. Wiem też, bo rozmawialiśmy przecież o tym w sierpniu, na temat inicjatywy 100 tysięcy, inicjatywy obywatelskiej, może 420 tysięcy się uda uzbierać, kto to wie. Ja trzymam mocno kciuki, ale też chciałem Ciebie zapytać, jak patrzysz w ogóle na nowy Sejm, na perspektywy, nie wiem, chociażby depenalizacji? Wiesz co, powiem Ci tak, tam gdzie oczekiwałem pomocy, tam jej nie dostałem. Moim przyjacielem jest były przyjaciel byłego premiera Tuska, przestali być przyjaciółmi, zadeklarowany palacz marihuany i mówi, że Tusk to też palacz marihuany. Mało tego, będąc premierem palił tą marihuanę, święcie może mnie pan Donald pozywać do sądu, właściwie facet powie, że on będzie świadkiem na tej sprawie, więc tutaj odpowiedzialności się nie boję. I to boli, że Tusk, jak KLD prowadził Kongres Liberalno-Demokratyczny, to oni mieli partia, która weszła tam w 90., tam w tym pierwszym Sejmie takim, trzeciej RP, to oni mieli w programie legalizację marihuany. Wiesz, i to jakby to nikogo nie dziwiło wtedy i dziwię się, że ludzie wywodzący się z takich środowisk, to oni byli najbardziej, oni wsadzili rodziców do więzienia, oni wspierali prohibicję, wiesz, i tak dalej, a druga strona, tych, od których spodziewaliśmy się właśnie penalizacji, wiesz, wizyt smutnych panów o 6 rano i tak dalej, to oni nam medyczną marihuanę zalegalizowali, wiesz, no w Polsce to naprawdę, Polska jest bardzo ciekawym krajem, tutaj wszystko stoi na głowie, nie jest tak, jak być powinno i jest zupełnie, zupełnie dziwnie, więc czy co ja mogę powiedzieć? U nas też jest trochę tak, że wszelkie partie są partiami sondażowymi. Że to nie tak, że Kaczyński nagle, czego mu życzę, że dowiedział się, że marihuana jednak jest z konopi, tylko po prostu wyszło im w sondażach, że ich elektorat przyjmie to, wręcz nawet oczekuje. I oni dlatego to wprowadzili. Spodziewam się, że jakby było w sondażach wyszło, że posłanki, posłowie z wytatuowaną myszką Miki są bardziej popularni, fajniejsi, częściej wybierani, to byśmy mieli po prostu plagę tatuaży z myszką Miki na czole, nie? No, na tej zasadzie funkcjonuje, nie? Więc czy ja się obawiam, czego ja oczekuję od tego rządu?
w sumie niczego nie oczekuję, żeby nie, za dużo nie spaprali. Na pewno będziemy lobbowali wśród nich również za tym, że trzeba zmian. Przyjmiemy troszeczkę inną narrację. Staramy się, nie chcemy być, chociaż wielu ludzi od nas tego oczekuje, nie chcemy bić z rządem, nie chcemy kąsać, bo ta polityka, my już to robiliśmy i to troszeczkę nie przynosi skutku. Chcemy wprowadzać rząd w tak patową sytuację, żeby nie wypadało być do nas opozycją, żeby wikłać ich w taki dialog, żeby musieli nam przyznać rację, że to co robimy, że jest proobywatelskie po prostu, jest dla ludu. Jeszcze ja to w pełni rozumiem, tym bardziej, że nie wiem, o legalizacji marihuany na przykład bardzo dobrze mówiły kanadyjscy politycy. Oni mówili o bezpieczeństwie dzieci, o zwiększeniu dochodów, wiesz, wszystko w takich pozytywnych rzeczach i to się sprawdziło i nadal to, słuchaj, chyba właśnie minął rok w ogóle od legalizacji w Kanadzie, tak. No i co, stało się coś? No właśnie... Wręcz stało się, tylko nie to, co prohibicjoniści wieszczyli. Ja też często śmieję się, bo to na różne rzeczy trzeba patrzeć czasami głębiej. Prohibicjoniści wskazywali w Kanadzie, ha, zobaczcie, jak tylko zalegalizowali, to odsetek używających wzrósł. Nie, nie, to nie wzrósł odsetek używających, tylko wzrósł odsetek tych, co się wreszcie przyznali, wyszli z szafy. Nagle pan, ja miałem tak, o kurczę, prawie bym powiedział, jaki urzędnik, ale kiedy zostałem zaproszony do urzędu, gdzie bardzo poważny, taki statyczny pan, przed takim wielkim dębowym biurkiem mówi, wtedy panie pośle, proszę tu podejść, ja już mówię, o kurczę, jak u dyrektora się czułem, w ogóle stanąłem, on otworzył szufladę, ja zaglądam i tak myślałem, że mi chce rękę przytrzasnąć, czy coś tam za karę, ja patrzę, a w tej szufladzie nasza wlepka i taka fajeczka drewniana i facet nagle i mówi, proszę pana, od 76 palę marihuanę, ale na moim stanowisku no, oznaczałoby to no, katastrofę wizerunkową. I jest sporo ludzi takich, którzy siedzą w tej szafie właśnie przysłowiowej i to się właśnie stało w Kanadzie, że nie to, że wzrósł odsetek używających, tylko tych, którzy się przyznali. I Kanada pokazuje, że to właśnie jest straszenie wilkiem, którego nie ma, wilkiem z lasu, że nie ma co się bać legalizacji, należy się bać prohibicji. Jednym z haseł Kanady było... że jeżeli uważamy, że marihuana jest tak niebezpieczna, to dlaczego zostawiamy ją w rękach dealerów, prawda? No, to jest proste. Tylko, że do nas te argumenty jakby nie tyle przemawiają, co my jesteśmy przekonani. To także przekonywanie przekonanych. Trzeba budować tych anty. Często bardzo trudno przekonać do tego i wręcz nawet nie ma sensu angażowania energii w przekonanie tych totalnych prohibicjonistów, bo z fanatykiem nie ma dyskusji po prostu często i on nie przyjmuje argumentów logicznych, merytorycznych, tylko jest zafiksowany w swoim odbiorze. Najważniejsza jest ta grupa środka, to co było w Kanadzie, czyli przekonywanie na przykład matek, że to nie marihuana jest zagrożeniem, tylko więzienie. To, co Instytut Psychiatrii i Neurologii zrobił kiedyś takie bardzo ciekawe badanie, że powikłania od używania marihuany w Polsce powoduje nie sama marihuana, a stosunek prawny do niej. Z jakimi lekarze, psychiatrzy spotykają się ze stanami lękowymi i paranojami? Nie, że widzę smoki, że coś tam, tylko że... Szef mnie podpierdzieli, złapią mnie, żona, coś tam, wiesz, ktoś wie, wiesz, to są takie typowe lęki wynikające ze stosunku prawnego do tego, co robisz, niż samej substancji, wiesz, to jest właśnie kluczowe w tym, że jeżeli by zmienić tylko to, co mówił Balicki, żeby przenieść akcent, żeby marihuaną nie zajmował się resort sprawiedliwości, tylko resort zdrowia, to już jest totalna zmiana jakościowa. To narzekałem, że w momencie, kiedy wprowadzono wspólny numer alarmowy, 112, to w kontekście w ogóle polityki narkotykowej, jakie jest straszne zjawisko, że dzwoniąc, kiedyś się można było wybrać 997, 98, 99, nie, tu straż pożarna, policja, tu pogotowie. Teraz dzwoniąc na 112 i dzieciaki mają takie problemy, dzwonią, słuchajcie, coś tam przedawkowaliśmy, mieliśmy zapalić marihuanę, zapaliliśmy coś, co nie wiem, no, kolega stracił przytomność i jest w drgawkach. Co robi operator 112? Kogo wysyła? Oczywiście. I to jest paranoja, że przyjeżdża później policja, a ona nie jest gotowa do niesienia pomocy. Oni są do zupełnie innych celów, prawda? No i to jest dramat właśnie systemu prohibicyjnego. Tutaj prawdą jest też, że w ogóle, wiesz, ciąganie całych służb i no bez sensu, zajmowaliby się naprawdę dużo lepszymi rzeczami, ale tak jak powiedziałeś, rzeczywiście bardzo ważne są osoby środka, które należy przekonać. Ja mam nadzieję chociażby, że przy okazji zbierania podpisów, czy w ogóle składania tej projektu ustawy, będzie właśnie okazja, żeby każdy mógł przynajmniej porozmawiać z 5 swoimi osobami w swoim otoczeniu i ich przekonać. Ja jestem pewien, że na przykład moja mama podpisze taką
ustawę. Moja babcia pewnie nie, ale wiesz, może porozmawiam z babcią. Tak, ale to będzie okazja do tego, żeby o tym porozmawiać. My tak naprawdę po to robimy. Jaki jest problem inicjatywy 100 tysięcy podpisów, czy na przykład dlaczego ludzie... To zróbmy referendum. Nie dość, że referendum jest trudniej zrobić, to efekt tego jest ten sam. Niestety żaden. W Polsce doprowadziliśmy, no ja się czuję współodpowiedzialny za to, doprowadziliśmy do czegoś takiego, że władza, która legitymizuje się tym, że jakby urzędnicy, czy ci sprawują posłowie i tak dalej, żyją w troszeczkę takim oderwaniu od rzeczywistości. Konstytucja mówi, że władzą nadrzędną jest lud, prawda, że obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. I paradoksem jest to, że czy zrobisz, zbierzesz 100 tysięcy podpisów, czy zrobisz, uzbierasz odpowiednią liczbę osób do referendum i w referendum nawet 99% obywateli, 100% powie, zresztą 99, bo Ziobro powie nie, ale no niech będzie 99% powie tak, chcemy legalizacji, rząd może to uwalić. Więc po co my tak naprawdę to robimy? Nie po to, że chcemy te 3 minuty na mównicy sejmowej, gdzie będziemy mówili do pustych krzeseł. Chodzi o to, że to jest narzędzie, które nam umożliwia konsolidację środowiska. Wiesz, to tak jak po co jest marsz? Też nie po to, żeby coś wykrzyczeć. To też, to już było. To jest nasze święto, gdzie my się spotykamy. To jest tak jak zjazd kombatantów trochę, wiesz, uczestników bitwy pod Leniną na przykład, wiesz, że spotykają ludzie, kto od lat, o, 15 lat temu ci widziałem, o, cześć, co tam u ciebie, wiesz. To też po to jest ta inicjatywa 100 tysięcy podpisów, żeby przede wszystkim skonsolidować ekipę, dotrzeć do ludzi, pokazać też parlamentarzystom, że jest to liczba szabel, które też głosują i tak dalej. Oni spojrzą, nie zastanawiają się, co to jest za postulat, tylko o, trochę jest tam tych wyborców, kurde, coś im można wcisnąć, jakieś tam, wiesz, piernika wyborczego, nie? Wiesz, ja to w pełni rozumiem, no bo cyfry robią wrażenie. Nie ukrywam też, że mając swój poprzedni kanał, widząc tam 130 tysięcy osób, które zasubskrybowało, czy oglądało tam miliony, to tak czułem, o, jest tyle i tyle osób, które myślą podobnie, mają podobną wizję świata, więc jeżeli się uda zebrać 100 tysięcy, 200, 300, 400, ja tutaj nie mam pojęcia, wierzę, że 100 się uda, nie wiem jak więcej, ale to pokaże właśnie siłę każdej tej osobie, która, bo wiesz, ja patrzę z perspektywy Warszawy, ale jest ileś osób, które są użytkownikami, a na przykład mieszkają w małej miejscowości gdzieś daleko i one nie mają zbytnio kontaktu z innymi osobami, więc fajnie, jak mogą się czuć częścią społeczności. Super, i właśnie o to chodzi, też my tak naprawdę to też robimy dla nich, żeby mamy ekipę tutaj z Podkarpacia za kamerą i wiesz, mała wioska w bardzo specyficznym regionie, bastionie takiej jak przysłowiowej zaściankowości i tak dalej, gdzie wszelkie innowacje wprowadza się ciężko, a jeszcze takie tematy tabu, to już w ogóle kontrowersyjne jest problem. I oni potrzebowali mieć świadomość tego, że ktoś za nimi stoi, wiesz, że jest jakaś ekipa, która się wspiera i tak sobie myślisz, kurde, no jest nas 100 tysięcy, nie? To, że my tu, ja jestem sam gdzieś, no jest, ale tam nas jest więcej, wiesz, i to się wtedy lepiej czujesz troszeczkę po prostu, mniej osamotniony, nie? To już nie jest sekta jakaś tam drobna, tylko już się zaczyna robić jakiś ruch, wiesz, masz identyfikację, potrzeby ekspiacji, być w grupie, wiesz. Jeszcze się śmieję, że powinniśmy jakąś uniformizację wprowadzić, na przykład, czy jakiś opornik, tak jak było, wiesz, żeby taki symbol jeszcze, wiesz, jakiś gadżet. No. Wiesz, słuchaj, ja byłem harcerzem za młodo, więc lubię takie rzeczy, więc jakaś przypinka, nie wiem, coś w tym stylu. Ja chciałem, Andrzej, teraz ci serdecznie podziękować za tą rozmowę. Dziękuję wam także serdecznie, że oglądaliście do końca i dla tych, którzy wytrwali do samego końca, to napiszcie proszę w komentarzu, ile myślicie, że uda się zebrać podpisów. Zobaczymy później, kto trafi najbliżej. No i jeszcze raz dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Kto trafi, to może pisać do mnie później prywatnie kontakt na Wolnych Konopiach. To jakąś nagrodę z prezesem będzie można spożyć. Będzie zajebiście. Trzymajcie się mocno. Cześć. Cześć.